Dzisiaj mamy 15. święto Ciulimu Ciulentu, festiwal dwóch kultur, czyli kultury polskiej i kultury żydowskiej. Dlaczego akurat w Lelowie? Dlatego, że w Lelowie do 1942 roku razem tutaj z mieszkańcami Lelowa zamieszkiwali również mieszkańcy pochodzenia żydowskiego. Niestety wojna przerwała to współistnienie. W 1942 roku praktycznie wszyscy mieszkańcy Lelowa zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych, a my tym świętem chcemy upamiętnić ich obecność tutaj w Lelowie, bo traktujemy to współistnienie jako współistnienie takie sąsiedzkie, czysto ludzkie. Chcemy pamiętać o tych ludziach, którzy tutaj razem z nami w Lelowie kiedyś przed laty mieszkali. Udało nam się ustalić historię tego święta. Tak naprawdę święto dwóch potraw, tak, ponieważ większość tutaj w Lelowie zamieszkiwała Żydów, tak? Żydzi na szabas przygotowali swoją potrawę żydowską, czulen, natomiast Polacy podpatrzyli, jak to się dzieje, tak? Jak to jest wygodnie przygotować potrawę, która nie kosztuje pracy podczas świąt, więc wymyślili troszeczkę inną potrawę, zmodyfikowaną, tak? Ponieważ czulent bazuje na fasoli, wołowinie, kaszy gryczanej, dużej ilości czosnku, natomiast nasze panie zrobiły to z wieprzowiną, tak? I z ziemniakami. Zapiekane to jest w piecu chlebowym przez 8 godzin i podawane, serwowane. Także najlepszy ciulim to jest wtedy, kiedy żeberka się rozpływają w tych ziemniakach. Tak naprawdę i te dwie potrawy połączone, te dwie kultury połączone, i polska, i żydowska. Najpierw to święto Ciulimu Ciulentu było, tak, teraz jest festiwal, już nabrał rangę Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej. I tak jak co roku się odbywa, że sobota jest poświęcona kulturze polskiej, niedziela tylko i wyłącznie tematyce żydowskiej. Program festiwalu przedstawiał się niezwykle interesująco. Ja myślę, że wczoraj mieliśmy tak naprawdę takie spotkanie piąte już, bo piątkowy wieczór już po raz piąty był. Jest zawsze wyświetlany film o tematyce żydowskiej, spotkanie z doktorem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wystawa, degustacja oczywiście też potraw regionalnych Ciulimu i Ciulentu. Dzisiaj myślę, że tak mimo pogody, że takim kulminacyjnym oczywiście tutaj występem będzie koncert zespołu Pectus, wcześniej jest zespół Lachersi, występują też nasze zespoły z Gminnego Ośrodka Kultury, Dziecięca i Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz występuje też zespół folklorystyczny Ziemia Lelowska. Natomiast myślę, że jutrzejszy dzień będzie na pewno, mimo tej pogody dzisiaj niesprzyjającej, ale myślę, że jutro będzie zdecydowanie lepiej, będzie koncert mistrza Leopolda Kozłowskiego, pieśni, piosenek żydowskich. Pan Leopold Kozłowski to jest ostatni klezmer Galicji, człowiek, historia, mający 99 lat, wystąpi jutro na lelowskiej scenie. Na imprezie towarzyszyć będzie jeszcze jutro warsztaty tańca żydowskiego, warsztaty wycinanki żydowskiej, wystawa wycinanki żydowskiej, jak i również występować będą dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury i zespół klezmerskich Mielnikers. Zagraj mi muzykę przez te lasy, bo mnie już w cieszynie nic nie cieszy. Cieszowało by mnie kanędzi, nic nie cieszyć, cieszowało by mnie.